Jak wykonać detal, którego nie da się po prostu chwycić w imadle? Detal, który nie ma jednej prostej powierzchni, a każdy jego kąt to wyzwanie? Dziś pokażę Ci krok po kroku, jak podeszliśmy do jednego z takich projektów i jak zaprojektowaliśmy oprzyrządowanie, które rozwiązało problem. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, zobaczysz, jaką sztuczkę zastosowaliśmy, żeby przyspieszyć produkcję i maksymalnie wykorzystać możliwości maszyny. A tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Ten detal wygląda niepozornie, ale jego wykonanie to prawdziwa łamigłówka. Mnóstwo płaszczyzn pod różnymi kątami, brak prostych powierzchni do zamocowania, a do tego złożona geometria wewnętrzna, którą trzeba obrabiać mikronarzędziami przy bardzo małych tolerancjach. Nie da się tego chwycić klasycznie w imadle, ale da się inaczej. Do takich detali podchodzimy z głową. Zaprojektowaliśmy specjalną kołyskę montowaną na czwartej osi. Dzięki integracji z systemem Zero Point kołyskę montujemy precyzyjnie i błyskawicznie. Na niej w ten sam sposób samocentrujące imadło. A wszystko po to, by móc obracać detalem podczas obróbki i trafiać narzędziem dokładnie tam, gdzie trzeba. Jeśli jeszcze nie znasz systemu Zero Point, to nic innego jak szybki system mocowania, który pozwala oszczędzić czas przy każdej wymianie detalu. Proces podzieliliśmy na trzy etapy mocowania. Pierwsze klasycznie. Surową formatkę chwytamy w imadle i obrabiamy tyle, ile się da. Drugie. Tu zaczyna się magia fikstur. Wstępnie obrobiony detal trafia do specjalnej fikstury, czyli uchwytu dopasowanego idealnie do jego kształtu, z wykonanym negatywem. Wszystko pasuje jak klocek do formy, co pozwala zamocować detal w sposób, którego nie dałoby się osiągnąć standardowymi metodami. Trzecie, po obrocie fikstury o 180 stopni obrabiamy detal od strony, która wcześniej była całkowicie niedostępna. A teraz ciekawostka. Cały detal trzymany jest jedną małą śrubką M3. Jak to możliwe? Dzięki perfekcyjnie dopasowanej fiksturze. Nie potrzeba wielkiej siły, jeśli całość jest dobrze spasowana. Pozycjonowanie równa się geometria. Śrubka to tylko docisk. No i właśnie. To ta sztuczka, o której mówiłem na początku. Zrobiliśmy dwie identyczne fikstury, czyli wygląda to tak. Kiedy jedna jest zamocowana na maszynie i trwa obróbka, my w tym czasie nie czekamy bezczynnie, tylko przygotowujemy kolejny detal. Wkładamy go do drugiej fikstury, ustawiamy, dokręcamy śrubki, robimy całe mocowanie na spokojnie, kiedy maszyna jeszcze pracuje. A gdy cykl się kończy, wystarczy tylko wymienić całą fiksturę i zamiast tracić czas na ustawianie detalu dopiero po obróbce, wszystko jest już gotowe. Dzięki temu minimalizujemy przestoje i wyciągamy z maszyny maksimum efektywności pracy. A w produkcji to kluczowe, bo każda zaoszczędzona minuta to szybsza realizacja projektu, lepsze wykorzystanie zasobów i większa wydajność całego procesu. Obróbka symultaniczna, cztery osie, mikronarzędzia to nie jest zwykłe frezowanie. Tu każda setna milimetra ma znaczenie, a nowoczesne maszyny CNC dają nam niesamowitą powtarzalność, dokładność i możliwość trajektorii, które jeszcze kilkanaście lat temu były nie do pomyślenia. Ale sama maszyna to za mało. Przy trudnych detalach kluczowe jest podejście, pomysł, zaprojektowanie odpowiedniego oprzyrządowania, optymalizacja procesu.
bo dopiero połączenie tych elementów z nowoczesną technologią daje efekt. W kolejnym odcinku pokażę Ci, do czego służy ten detal i dlaczego klientowi tak bardzo zależy nie tylko na precyzji, ale też na jakości wykonania i perfekcyjnym wykończeniu powierzchni. Dzięki, że byłeś ze mną. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich projektów, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i daj znać, co Cię najbardziej zaciekawiło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!